Nowe zdjęcia, metro Brudno pod ziemią, warszawska kolej dojazdowa z problemami u SIP-a, wiele zmian w warszawskim transporcie publicznym, nielegalne reklamy powracają jak co miesiąc w ZDM-ie, ponadto niesamowita afera przy Hyundaiach i innych filmach u Avizonosza. O tym i nie tylko w dzisiejszym wydaniu Mniejsza z tym, w sobotę 10 lipca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, Sonosz, i zapraszam Was już teraz na nowe wydanie Mniejsza z tym. Bez zbędnego gadania zaczynamy od metra, a tutaj się trochę pozmieniało. Bo tak jak mówiłem, na Brudnie praca w re. Możecie zobaczyć teraz dokładnie na załączonych obrazkach, iż trochę się tutaj dzieje. Nowe wentylatory, nowe sprzęty, to wszystko pod ziemią mogli zobaczyć media. Niestety nie zostałem zaproszony i nie mogłem tego zobaczyć prosto z podziemia, więc zdjęcia są ze strony ZTM-u. Jednakże są dobrej jakości, które właśnie teraz widzicie. Przy okazji widać, jak trwają prace przy budowaniu nowych torowisk na bezpośrednio na stacji metro Brudno. Zdjęcia z góry, jak i całe odcinki informacyjne na temat metra Brudno i Zacisze będą już w przyszłym tygodniu. Pojawią się na kanale. Jeszcze jedna rzecz od ZTM-u. W czwartek 8 lipca odwiedził nas specjalny gość, a konkretnie do ZTM-u przyszedł specjalny gość, który wygrał podczas 29 finału dzień w ZTM-ie za kwotę 2047 zł. Gdybym miał takie pieniądze, też bym kupił, bo chętnie bym ich zwiedził od drugiej strony. Nie powiem, że nie, macie parę zdjęć, jak to wygląda w środku, jednakże możemy się domyśleć, że to nie wszystko. Dochodzimy do WKD. Tutaj się też dosyć ciekawie to pozmieniało, a mianowicie warszawska kolej dojazdowa informuje, iż są zmiany i to dosyć poważne. Uwaga! Przerwa w dostępności do usługi systemu informacji pasażerskiej od dnia 8 lipca 2021 roku. Jednakże ta informacja została już zakończona. Smutne, bo myślałem, że jakaś ciekawa rzecz, SIP nie działa czy coś. A tu niestety, no nie, no nie działa. A teraz ważne informacje, czyli linie autobusowe 136, 192, 503. Ponadto jeszcze jest ich więcej, bo to jest 131, 501, 519, 522, 160, 901 i N86. To linie autobusowe, które w najbliższym czasie będą jeździć inaczej, pojawią się na trasach lub inaczej. Jeśli korzystacie z tych linii, koniecznie skonsultujcie się ze stroną warszawskiego transportu publicznego pod linkiem www.wtp.waw.pl, aby sprawdzić, czy wasz autobus jeździ inaczej w godzinach, czy w ogóle go nie ma. A teraz informacje trochę nie po kolei, ale wrzucimy z tramwajów warszawskich, a konkretnie przy Placu Bankowym jest aktualnie remontowane torowisko. Tramwaje jeżdżą niezłymi zygzakami i odjazdy to oni mają, oj, naprawdę niezłe. To jest ważne, macie zdjęcia z dona, jak aktualnie wygląda przebudowa. Zdjęcia były robione w godzinach popołudniowych w piątek, więc rozumiem, że nikogo nie było na placu budowy. Jednakże dostaję dosyć często informację, iż tam faktycznie nie ma osób, które by pracowały i to sobie tak stoi, a tramwajów cały czas nie ma. Nie wiem, jak do tego się ustosunkować. Miej nadzieję, że niedługo już te zetnice zostaną zgotowe i będzie ruch otwarty ponownie, aby można bezpiecznie jeździć dalej. I teraz dochodzimy do naszego działu ZDM-owego. Tym razem zaczniemy sobie od pochylni na przejściu, a właściwie na przyczółku Grochowskim. Jest już przetarg, niedługo możliwe, że tam się pojawi pochylnia, czekamy na nią niezmiernie, bo nie mogę wjechać na swoim rowerze, a konkretnie monocyklu elektrycznym bezpośrednio na górę, bo muszę jechać drugą stroną, a pochylnią można bezpośrednio wjechać. Ponadto czas na zmianę na Sokratesa, na początek robót rozbiórkowe. Będzie to się to zmieniać, będą zmiany, będą objazdy, jak widzicie na załącznej mapie, będzie tam trochę pokręcone, będą ruchy dwukierunkowe, będą zmiany autobusowe też będą się zmieniać. Będzie nowa Sokratesa, będzie wszystko. Po prostu się wszystko dozmieni, dokręci, dopiększy. Oj, ZDM o to zadba. O to się już nie bójcie. Wiecie zresztą, jak to jest ZDM. Jak ZDM coś robi, to oni to zrobią. Ponadto
powstanie lewoskrętna osiedle pod Skocznią. Będzie przygotowany lewoskręt i będzie można ładnie, bezpiecznie i bez problemów skręcić. ZDM o to zadba. I wracając do Marszałkowskiej, o której powiedziałem dziś we wstępie. Nowy chodnik i miejsca postojowe już widoczne. Na Marszałkowskiej czas na zieleń. Pięć firm chce wybudować. Pięć firm chce posadzić krzewy, byliny i 38 drzew po stronie wschodniej Marszałkowskiej, ale to jeszcze o tym będziemy mówić, bo to jest cała przebudowa ronda i przejść dla pieszych, w tym ścieżek rowerowych, i o tym to jeszcze będziemy mówić nie jeden raz. Ważne jest to, iż nasze ścieżki rowerowe, chodniki powoli zaczynają już powstawać, jednakże jeszcze nie mamy ostatniej warstwy asfaltu i ostatnio, dokładnie niedawno, pojawiła się zmiana dokładnie przy metro Świętokrzyska, a mianowicie tam został ułożony nowy słup dla tramwajów, gdyż był stary na środku ścieżki rowerowej. To już zostało poprawione. A teraz to, na co najprawdopodobniej wszyscy czekaliście. Czyli nasza ulubiona część, która się pojawia niestety tylko co miesiąc. Mamy jedno zdjęcie, więc trochę szkoda, ale no cóż. Nielegalni powrócili do nas. Nieprzespisowe reklamy mogą zasłaniać widoczność i utrudniać przejście pieszym. Dlatego stale kontrolujemy pas drogowy i likwidujemy te, które zostały ulokowane bez naszej zgody. W czerwcu przeprowadziliśmy 797 kontrol i usunęliśmy 32 nielegalne nośniki reklamowe. ZDM walczy i zwalcza. I na szczęście nie będzie. Ostatnią, której mogliście już zobaczyć na zdjęciach, była reklama w postaci roweru. Na szczęście ZDM zwalcza te hańbiące rzeczy i nie ma na to możliwości, aby nielegalne reklamy były w Warszawie. Lecimy z kolejnymi newsami. A teraz czas na inne informacje. Pałac Saski może powrócić za skromną kwotę 2,4 miliarda polskiego golda. Czy to dużo? No jeżeli Hyundai były drogie, a Pessa była jeszcze droższa dla tramwajów warszawskich, to dla państwa 2,4 miliarda złotych to nie jest dużo, to jest malutko. Jeżeli dla Warszawy tyle byłoby dużo, to natomiast dla państwa to nie. Miejmy nadzieję, że powstanie. I czekamy. Nie 1,5 miliarda złotych, jak miało kosztować, tylko 2,4 miliarda. Ale co tam różnica, jaka to? Ważne, że Pałac Saski wróci i będzie. Tak oczywiście swoją drogą osobiście, to bym chciał, żeby Pałac Saski wrócił. Ale dookoła niego jest taka kampania prowadzona, i że aż szkoda o tym mówić. Także tak to wygląda z mojej strony. Pessa. Wiem, że to nie Warszawa, ale warto wrócić o tym, że Pessa dostarczy tramwaje dla słowackich Koszyc. Czyli jednak inne kraje kupują polskie tramwaje, a my możemy ściągać z innych krajów. Proszę bardzo, rozwiązało się. Chociaż niektórzy akurat mówią, że współczują Koszycom, ale no cóż. Ja się na ten temat nie będę wypowiadać. Ja tam Pessa Swing bardzo lubię. I ostatnia informacja. Warszawa. Płatne parkowanie na Żoliborzu i Ochocie. W listopadzie jest uchwała. Niestety nie udało się tego obejść. Czyli najprawdopodobniej w listopadzie się to już nastąpi i będzie płatne parkowanie. Sąd niestety tutaj nawet nic nie mógł zrobić i płatne parkowanie w Warszawie zostanie rozszerzone i powiększone o nowe wielkie rejony. A teraz przejdźmy do sondaży, którego ostatniego właśnie nie zapomniałem powiedzieć, wy mniejsza z tym. Czyli Warszawa powinna skorzystać z opcji dokupienia do aktualnego zamówienia 123 tramwajów, kolejne 90 tramwajów od Hyundai Rotem. W ankiecie głosowało 281 osób, to jest ważna rzecz, i 68% uważa, iż tak, powinniśmy zakupić te dodatkowe 90 tramwajów, nawet bez sprawdzenia i dowiedzenia się, jak one aktualnie by kursowały po Warszawie. 17% ankietowanych stwierdziło, iż nie, a 15% stwierdziło, iż nie, może kiedyś, czyli możliwe, że się zmieni. Nie było opcji, nie wiem, i w kolejnych ankietach będę ją dodawać, bo wiem, że możecie też z niej korzystać i możecie też chcieć z niej skorzystać, bo możecie po prostu nie wiedzieć. Kolejna ankieta, nie jest to konkretnie mniejsza z tym sondaż, ale ważna rzecz, czyli czy kiedyś grałeś w SimCity? Większość z was odpowiedziało, że nie grała. W ankiecie głosowało 239 osób, nie grało 26%,
Tak, grało w ostatnią wersję SimCity 5 21% osób. Ponadto na równi osoby grały w SimCity, ale inne, nie ostatnie. I na równi osoby nie grały w SimCity w ogóle, tylko grały w Skylinesy 18%. I tylko 17% osób grało, ale tylko na telefonie. Także tak to wygląda. I ostatni sondaż, ostatni. Czy twoim zdaniem metro warszawskie na Karolin dojedzie w którym roku? No i to jest bardzo dobre pytanie. Według was największe liczby osób w 2025 roku ma dojechać? A to co wam mówię, to jest nierealne, ale no dobra, niech będzie. Gdybyśmy zaczęli budowę niedługo, na dniach, to może jeszcze by to miało sens. Ale tak to nie, niestety nie uda się. Ponadto kolejnym wynikiem było 2050 rok, który bardziej dla memów dałem, czyli 31%. Kolejny był 2026, już trochę lepsza data, 14%, 2027, 14%, ja bym obstawiał 2026. I ostatnia opcja, 2037%. W ankiecie głosowało 214 osób. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. To jest nowe wydanie Mniejsza z Tym. W przyszłości, a konkretnie na początku sierpnia, ten format jeszcze się zmieni. Będziecie mnie widzieć, bo będzie też twarz i będę cały ja. Ale to jeszcze zobaczycie, poczekacie. Czy takie nowe Mniejsza wam się z tym podoba? Napiszcie w komentarzach. Jeśli tak, to też możecie zostać łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych Mniejsza z Tym, będą już za tydzień, bo co tydzień pojawia się Mniejsza z Tym. Miejmy nadzieję, że uda mi się podtrzymać taki format. Jest on trochę ciekawszy, jeszcze nie wiem jak go zmontuję. I jeżeli chcecie mnie wspierać, to jest nowa oferta już dla wspierających dostępna i to jestem aktualnie wspierający. Mam nadzieję, że wam się podobało i co tu dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Najbliżej pojawią się Skylinesy. Te Mniejsza z Tym w tym formacie według mnie ma trochę więcej sensu. Czekam na wasze komentarze. Cześć!